iść nie tylko dzisiaj po drodze krzyża, ale jak mamy iść życiem, drogą, którą Ty nam ukazujesz do zbawienia, który żyjesz i próbujesz na wieki wieków. Amen. Śpiewamy pieśń. Patrz. Do Syna swego nas prowadź, Bogu towarzysząca, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Żyjesz już na tym świecie kilka, a może i kilkadziesiąt lat. Czy przypominasz sobie taki dzień w swoim życiu, kiedy nikogo nie obgadałeś, nie życzyłeś mu źle, nie zazdrościłeś? Jeżeli nie, to zmień to dzisiaj. Rzuć sobie wyzwanie, sprawdź swoją silną wolę, bez względu na to, kim jesteś i co robisz. Nie stawiaj się na pozycji przegranego, bo dziecko Boże, mając wszechmocnego Boga, dokona rzeczy niebywałych. Pamiętaj, z Bogiem wszystko jest możliwe. Panie Jezu, Ty wiesz, że często upadam, krzywdzę drugiego człowieka, zapominam, że Ty jesteś w drugiej osobie, której często dokuczam. Oceniam, a nawet skazuję na cierpienie. W tej stacji drogi krzyżowej chcę Ci oddać moje wszystkie niedoskonałości, moje lęki, obawy i moje ja, które często stawiam ponad Ciebie. Przyjdź, Jezu, i skrusz moje serce, bym już nigdy nie skazywał Ciebie na śmierć. Do krzyża podchodzą ojcowie, któryś za nas cierpiał, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna,
czyń się za